ćwiczeniu szóstym także naszym zadaniem jest narysowanie wykresu funkcji i jeżeli wszystko było w miarę jasne w ćwiczeniu piątym, to z szóstym także nie powinno być większych problemów. No bo sami zobaczcie, jeżeli mam narysować wykres takiej funkcji, to zaczynamy od narysowania tego wykresu funkcji podstawowej. No i f od x będzie równe, czyli nas interesuje ax kwadrat, tutaj a przed nawiasem mamy jedynkę, czyli rysujemy 1x kwadrat, czyli po prostu x kwadrat. No to taka funkcja ma na pewno wierzchołek w punkcie 0, 0, czyli ten punkt zaznaczamy. No i w miejsce x na przykład jeszcze podstawmy jedynkę. 1 do kwadratu to 1, czyli mamy punkt 1, 1 tutaj, symetrycznie minus 1, 1, łączymy i to jest wykres tej funkcji. Następnie chcemy narysować wykres już tej funkcji, która nas najbardziej interesuje, czyli x odjąć 3 do kwadratu. No ale jeżeli spojrzycie tutaj na wzór, to żeby odczytać p oraz q, no to z p nie będzie problemu, bo to będzie ta liczba, która znajduje się w nawiasie. A ile musi być równe q? No jeżeli tutaj za nawiasem nic nie stoi, nie ma żadnej liczby, to możecie sobie spokojnie zapisać 0. I wówczas tu mamy p, tu mamy q, czyli wierzchołek tej funkcji będzie w punkcie o współrzędnych 3, 0. I tutaj zawsze uważajcie, gdy odczytujecie pierwszą współrzędną, bo gdybyśmy to sobie podstawili do wzoru, czyli w miejsce p trójkę, to mamy x odjąć 3, czyli dokładnie to, co znajdowało się we wzorze. Uważajcie po prostu na znaki. No dobra, czyli jeżeli mamy już ten wierzchołek funkcji, która nas interesuje, to zaznaczmy punkt o współrzędnych 3, 0. Czyli wierzchołek mieliśmy tutaj, teraz znalazł się w tym miejscu, czyli to oznacza, że przesunęliśmy się o 3 miejsca w prawo, 3 jednostki w prawą stronę. Czyli wszystkie punkty, które zaznaczyliście, przesuwamy raz, dwa, trzy o 3 jednostki w prawo, czyli raz, dwa, trzy tutaj. No jeżeli połączymy te punkty, to otrzymamy wykres funkcji i to będzie właśnie ta funkcja, której wykresu szukamy, czyli x odjąć 3 do potęgi drugiej. No i dokładnie tak samo postąpimy w podpunkcie b, zobaczcie, przy czym wzór funkcji podstawowej to 1 druga x kwadrat, to sobie zapiszmy, bo to musimy narysować. No i tak, wierzchołek takiej funkcji jest w punkcie 0, 0, czyli zaznaczamy. I jeszcze może jeden punkt, podstawmy dwójkę pod x, 2 do kwadratu 4, 1 druga razy 4 to będzie 2, czyli mamy punkt 2, 2. No i symetrycznie minus 2, 2. Łączymy i to jest wykres funkcji 1 druga x kwadrat. Nas interesuje narysowanie wykresu takiej funkcji, czyli może to sobie przepiszmy. Czyli mamy f od x równa się 1 druga x plus 1 do kwadratu i tutaj możemy to 0 sobie dopisać. Stąd odczytujemy p, a stąd q, czyli drugą współrzędną. Czyli tutaj wierzchołek będzie miał współrzędne minus 1, 0. Uwaga na p. Jeżeli podstawimy sobie minus 1 do wzoru, czyli tutaj, to mamy x odjąć minus 1, czyli te dwa minusy nam dadzą plus, czyli będziemy mieli x plus 1, czyli dokładnie to, co mamy w nawiasie. No dobra, mamy wierzchołek minus 1, 0, czyli ten wierzchołek sobie zaznaczmy. Mamy tak, minus 1, 0 tutaj, czyli przesunęliśmy się o jedną jednostkę w lewo, czyli ten punkt leci nam o jedną jednostkę w lewo, ten także. Łączymy, no i to będzie wykres funkcji f od x równa się 1 druga x plus 1 do kwadratu. Spójrzmy na podpunkt c. Tutaj najpierw rysujemy także oczywiście wykres funkcji podstawowej. No i ponieważ przed nawiasem mamy tylko minus, no to oznacza, że znajduje się minus 1. Czyli zaczynamy od narysowania funkcji o wzorze minus 1x kwadrat, ale zapiszmy to po prostu jako minus x kwadrat. Wierzchołek takiej funkcji jest w punkcie 0, 0, czyli ten punkt zaznaczamy. No i podstawmy na przykład w miejsce x jedynkę. 1 do kwadratu to będzie 1. Jeszcze mamy tutaj ten minus, czyli minus 1. Punkt 1, minus 1 tutaj, symetrycznie w tym miejscu. No
Możemy jeszcze na przykład wybrać dwójkę, 2 do kwadratu 4, minus 1 razy 4 to minus 4, czyli mamy 2 minus 4 w tym miejscu, no i symetrycznie ten punkt łączymy i to jest wykres funkcji minus x kwadrat. Następnie mamy narysować wykres takiej funkcji, czyli zapiszmy to w takiej postaci, że mamy minus x plus 2 do kwadratu, no i plus 0. Bo dzięki temu odczytamy i p, i q, czyli wierzchołek tej funkcji, którą chcemy narysować, czyli mamy, uwaga, minus 2, no bo spójrzcie na znak, jak podstawimy pod p minus 2, to mamy x odjąć minus 2, czyli x plus 2 i to będzie zgadzało się z tym, co mamy w nawiasie, natomiast druga współrzędna wynosi 0. No i ten punkt zaznaczmy, czyli mamy minus 2, 0. No i następnie zauważamy, że przesuniemy się o dwie jednostki w lewo, czyli stąd raz, dwa, z tego punktu raz, dwa, ten punkt jeszcze przesuńmy, ten również. No i jeżeli połączymy to sobie, to mamy wykres funkcji, której szukamy, czyli o wzorze minus x plus 2 do kwadratu.